Spacerując po skanseni w Biskupinie, spotykamy osadników wykonujących przedmioty użytku codziennego z kamienia i wikliny. Dowiemy się m.in. jak czerpać papier czy wytapiać żelazo w kamiennym piecu. Skryba w kilku słowach opowie o swojej interesującej pracy. Znamy także proces ważenia piwa czy pieczenia chleba. Siekierka, która jest używana w okresie neolitu. Zajmuję się aktualnie wytwarzaniem narzędzi krzemiennych. Różnego rodzaju, tak jak widać, mamy tutaj groty do strzału, różnego rodzaju ciosaki poprzez noże, które wykonuje z różnego rodzaju krzemieni występujących w Polsce i nie tylko. Mamy tutaj, tak jak widać, krzemień czekoladowy ciemny, czekoladowy jasny. Mamy krzemień świeciechowski z terenów Wołynia, z terenów Rugi, czyli wyspy Rugia, północne Niemcy. Mam też jeden grot do strzału wykonany z obsydianu, czyli z pierwotnego, powiedzmy, takiego szkła. Dokładnie ten obsydian pochodzi z wyspy Melos. I teraz poprzez nacisk przytrzymujemy na krawędzi i dokonujemy nacisku. O, widać jak odpadają po kolei takie łuski. I dzięki temu zaostrzamy tą krawędź. No i mamy już zaostrzoną krawędź, można zobaczyć. Robić, odbijamy, tak? Tutaj, tak? Jeszcze idę, mamy się ustawić w kolejkę do łazienki. Wszystkie. Z której strony? Proszę. Bierzesz ze sobą? Tak. Już się napatrzyłeś się, Nadia. Cześciu! Tak? Zaraz zobaczcie, jak za jego pomocą robiono przecież pracę. Teraz bierzemy sito, trzymamy mocno obie części i zanurzamy je w bali i wyciągamy do góry. Teraz woda spływa dołem, a celuloza zostaje na sicie. Tutaj już mamy takie gotowe kawałki papieru, tylko że one są cały czas na tyle mokre, na tyle ma dużo sobie wody, że trudno je podnieść, to się będą rwały. Bo zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Bierzemy sito tak jak poprzednio i czerpiemy papier. Ale teraz, zanim zdejmiemy ramkę, to możemy włożyć do papieru roślinki. Po prostu je tutaj ułożyć. Cały proces ważenia piwa jest umieszczony na tej tablicy. Do ważenia piwa potrzebne są trzy żywioły: woda, powietrze i ogień. I na skutek działania tych żywiołów zachodzą wszystkie procesy potrzebne do ważenia piwa. Mamy ziarno, woda plus powietrze powoduje kiełkowanie ziarna. Później to, czyli otrzymujemy słód. Później słód wrzucamy do wody, podgrzewamy wodę. Następuje scukrzanie skrobi, czyli zamiana skrobi na cukier prosty, który w ostatniej fazie ogień, czyli ciepło, powietrze i drożdże powoduje fermentację i mamy piwo. Teogadei, pokój Boży, bardzo silnie ograniczał różne, powiedzmy sobie, zapędy postaci, które by chciały sobie wojować tak trochę na dziko. Starano się to w jakiś sposób ucywilizować. Więc skryba jako taki był pisarzem. Tutaj mamy troszeczkę więcej niż samego skrybę, ponieważ tutaj mamy na ścianach rzeczy, które są w zasadzie z pracowni iluminatorskiej, ponieważ iluminacja, czyli oświecanie, to już była kwestia innego człowieka, czyli iluminatora, takiego, który się zajmował złoceniami.
Dodatkowo był też jeszcze człowiek, który malował miniatury, więc takie całe skryptorium składało się nie tylko z człowieka, który pisze, bo ten, który pisał, był tylko tym takim najniższym szczeblem, ale także właśnie z tych zaawansowanych zawodów, jak malarz miniatur, czy właśnie człowiek od złoceń, czyli iluminator. W biskupinie staramy się pokazać proces złocenia i wspólnie jesteśmy już tutaj raz siódmy. Ja sam jestem tutaj od 2001 roku. To jest kodeks gnieźnieński. Zresztą jak nam się uda, to może na koniec festynu będziemy mieli trzy pokrewne sobie kodeksy. Kodeks gnieźnieński, który znajduje się w Gnieźnie. Kodeks Plutowienzis, który obecnie znajduje się, strona z kodeksu Plutowienzis, która obecnie znajduje się w Muzeum Czartoryskich. I strona z kodeksu Wyszehradzkiego, który jest w Wyszehradzie. Wszystkie te trzy manuskrypty wyszły z tej samej pracowni na zlecenie Wacława II. Ze względu na to, że najczęściej można ten kodeks zobaczyć w postaci faksymili, więc nie oddaje to praktycznie całego piękna tego kodeksu. Już około 4000 lat temu człowiek nauczył się produkować żelazo. Nauczył się produkować żelazo dlatego, ponieważ przy zamianie pól leśnych i łąkowych i na pola uprawne znajdował bardzo płytko pod darniami trawy rudę żelaza. Tam jest taka właśnie wielka pryzma, to jest ruda żelaza. To jest ruda żelaza, która była bardzo płytko zalegała, znajdywana jest do dzisiaj na polach i nazywamy ją rudą tak zwaną darniową. I człowiek się dowiedział, że można z tego zrobić żelazo. Aby to zrobić, należało z drewna zrobić węgiel drzewny, a z gliny budowano takie kominki właśnie. Archeolodzy znajdują kloce żużlowe składające się właśnie z żużla po produkcji żelaza, z rudy żelaza. One są nierozpuszczalne w wodzie i będą następne 2000 lat jeszcze w glebie, jeżeli ich nie wyciągniemy na zewnątrz. Taką rudę żelaza właśnie znalezioną, palono w ogniskach, wygrzewano, rozkruszano na drobiny. Z gliny budowano takie kominki, z drewna robiono węgiel drzewny i wsypując od góry rudę żelaza i węgiel drzewny, można było uzyskać temperaturę około 1200 stopni Celsjusza. W tej temperaturze ruda żelaza się podgrzewa. To, co jest nieżelazne jako żużel, spływa na dół, a w środku powstaje tak zwana łuska żelazna. Coś takiego, co po wielokrotnym przekuciu było żelazem. Żelazem, z którego kowal mógł zrobić narzędzie, element broni, jaki był w danym momencie potrzebny, na jakie miał zapotrzebowanie czy zamówienie. Parzywie. Cała ta działalność była po to, żeby uzyskać żelazo. Dlatego się skończyła epoka brązu, ponieważ człowiek nauczył się produkować żelazo.